Substancje dodatkowe są dosyć powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym i rzeczywiście badania wśród konsumentów pokazują, że boimy się substancji dodatkowych, to znaczy uważamy, że mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka. Ważne jest, że wszystkie substancje dodatkowe, które są stosowane do produktów spożywczych, są regulowane przepisami prawa żywnościowego i przemysł spożywczy ma pewne ograniczenia w stosowaniu substancji dodatkowych. Znaczy może je stosować wyłącznie do tych produktów, do których prawo zezwala na stosowanie i w dawkach, które też są prawnie określone. Podstawą ustalania takich regulacji, takich wymagań dla substancji dodatkowych jest zapewnienie bezpieczeństwa stosowania, czyli muszą być wszystkie produkty, do których stosowane są substancje dodatkowe, muszą być bezpieczne dla zdrowia. I to jest jeden ważny punkt widzenia. Natomiast z drugiej strony ważne jest, ile takich produktów spożywamy w codziennej diecie. Rzeczywiście to przetwórstwo żywności staje się coraz bardziej popularne. Mamy bardzo duży dostęp i ofertę produktów przetworzonych. W związku z tym może się okazać, że spożywamy w codziennej diecie takich substancji być może troszkę za dużo. Określając poziom danej substancji dodatkowej, którą wolno stosować, są prowadzone badania oceniające bezpieczeństwo. Substancje dodatkowe są dodawane do żywności w celach technologicznych. Jednym z kluczowych powodów stosowania substancji dodatkowych często jest zapewnienie bezpieczeństwa produktu, czyli zachowanie trwałości, czyli ochrona przed rozwojem drobnoustrojów. I tu często stosowane są substancje o działaniu konserwującym. Oprócz tego jest wiele innych funkcji, dla których substancje dodatkowe są stosowane, na przykład, żeby zachować lepszą jakość produktu, na przykład emulsję, żeby można było uzyskać, czyli emulgatory, stabilizatory, ale także substancje poprawiające smak różnych potraw, także substancje, które pozwalają na uzyskanie produktów o lepszych cechach prozdrowotnych, tak bym powiedziała, czyli na przykład o niższej zawartości tłuszczu, o niższej zawartości cukru i na przykład, żeby uzyskać produkt bez cukru, ale żeby miał słodki smak, to stosowane są substancje słodzące. Wszystkie produkty spożywcze, które są na rynku dostępne, muszą być bezpieczne dla zdrowia człowieka, także pod względem zawartości substancji dodatkowych. Czyli ilości substancji dodatkowych oraz rodzaje substancji dodatkowych, które są dodawane do różnych grup produktów spożywczych, muszą być zgodne z określonymi wymaganiami. Te wymagania są określone w prawie żywnościowym, a te ilości są określane na podstawie oceny ryzyka, czy są bezpieczne dla zdrowia. Bardzo ważnym aspektem oceny, czy substancje dodatkowe są bezpieczne, jest podejście od strony ilości tych substancji w diecie, którą stosujemy. Jeżeli spożywamy bardzo dużo produktów przetworzonych, które zawierają dużo określonych substancji dodatkowych, może się okazać, że zbliżymy się do jakichś górnych, bezpiecznych poziomów w spożyciu danej grupy substancji dodatkowych. Ważne jest, ile spożywamy danej substancji w codziennej diecie. Ilość substancji dodatkowych w naszej diecie jest poddawana tak zwanemu monitorowaniu. Możemy w naszej diecie stosować produkty przetworzone, ale nie bazujmy i nie opierajmy naszej diety wyłącznie na produktach przetworzonych. Warto sięgać po naturalne produkty i opierać naszą dietę na produktach nieprzetworzonych, takich jak warzywa i owoce. A sprawa spożycia substancji dodatkowych jest cały czas monitorowana i sukcesywnie dokonywana rewizja obowiązujących wymagań.